To zauważyliśmy, że oprócz oczywiście infrastruktury związanej z bezpieczeństwem też warto byłoby rozpocząć proces edukowania, taki tak naprawdę rozpocząć program edukacyjno-społeczny, gdybyśmy mogli tak naprawdę przekazywać trochę więcej wiedzy dotyczącej tego, jak zachowywać się praktycznie na autostradzie z jednej strony, a z drugiej strony tak naprawdę trochę nauczyć się bardziej kulturalnej jazdy na autostradzie, bo też zauważyliśmy, że w wielu przypadkach tego nam brakuje. Ten program jest sukcesem. Świadczą o tym chociażby to, że przeprowadzone przez nas badania na etapie projektowania w ogóle programu potwierdziły autentyczne zainteresowanie uczestnictwem ze strony ośrodków szkolenia kierowców i kursantów w nim. Tych uczestniczyły w tym ośrodki, którym zależało na dobrym i rzetelnym przeszkoleniu i przygotowaniu do późniejszej samodzielnej jazdy po polskich drogach. Do tej pory przeszkoliliśmy 164 kursantów zarejestrowanych w programie, którzy odbyli 300 godzin jazdy na autostradzie i przejechali łącznie 14 tysięcy kilometrów. Uczymy wielu manewrów, uczymy przede wszystkim przewidywać i planować, uczymy trzymać odpowiedni tor jazdy, ale również uczymy odpowiednich manewrów typu wyprzedzanie, omijanie, zmiana pasa ruchu, wjeżdżamy na miejsca obsługi podróżnych, na mopy. Tam uczymy również się parkować, uczymy wyjeżdżać z takich miejsc, włączać się do ruchu. A więc naprawdę cała plejada manewrów i zachowań niezbędnych kierowcy do opanowania bezpiecznej jazdy.